Ranna audycję zapraszamy do trójki, kłaniam się panu. Dzień dobry. Dzień dobry panu, wszystko w porządku? Doskonale, wspaniale. A co u pana? Doskonale w porządku, znakomicie świetnie. I tym optymistycznym akcentem. No to to, to do... po co ja tu przychodzę? Miałem pana rozbawić, a jak pan w takim świetnym nastroju, to czuję się niepotrzebny. I pan co czuje się taki, że potrzebuje, żeby ktoś coś opowiedział ciekawego? Wpadnę za tydzień, do, do, do widzenia. Dobrze. Urywki? Urywki z kalendarza. To ja może oficjalnie. Filip Jaślar, pierwszy skrzypce grupy Mozarta. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. 21 lutego dziś imieniny obchodzą Natalis, mm. Wyszeniega i Wyszetrop. Wszystkiego najlepszego dla państwa Mozart. Podróżując po naszym pięknym kraju, obserwuję przygotowania do nadchodzącego Dnia Kobiet. Otóż hotel w Gnieźnie zaprasza na wieczór z atrakcjami: kawa, ciastko, wino, arie operetkowe i saksofon jazzowy. Są jeszcze wolne miejsca. Być może program artystyczny, arie operetkowe i saksofon jazzowy realizuje jeden muzyk. Jeśli tak, to proszę zobaczyć, jak szeroko Pan Bóg rozdaje talenty. Ale potrzeba jeszcze pomysłu, jak owe talenty połączyć czyli śpiew operetkowy i saksofon jazzowy. Być może tak. Usta milczą, dusza śpiewa. Przygotowania do Dnia Kobiet w Toku a kto z Państwa przygotował się do dzisiejszego święta? No, no właśnie. A dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Przewodnika turystycznego. Znajdujemy się w studiu radiowym zdobionym sztukateriami z początku XXI wieku. Centralne miejsce pomieszczenia zajmuje stół wyściełany szarym suknem, tłumiącym hałasy. Nad stołem umieszczone są wysokiej klasy mikrofony radiowe, do których od rana mówi redaktor Łukawski: proszę nie dotykać eksponatów. Przechodzimy dalej. Tak, tak, to na tym korytarzu dowcipy swoim kolegom opowiadał Artur Andrus. W sumie nieźle mi idzie. Chyba mam talent przewodnika turystycznego. Czy to się da połączyć z grą na skrzypcach? A teraz proszę Wycieczki. Przechodzimy do radiowego ogródka. Proszę odłożyć ten mikrofon na miejsce. Nie zabieramy pamiątek. Przechodzimy do radiowego ogródka. Czas spaceru. Umilę Państwu fragmentem Sonaty Bacha. Dokładnie 72 lata temu utworzono Ochotniczą Rezerwę Milicji Obywatelskiej w skrócie Ormo. Nigdy nie byłem fanem tej formacji, choć trzeba przyznać, że w jednym z odcinków przygód kapitana Żbika Ormowiec pomógł schwytać złoczyńcę. Gratulujemy. 20 lat później w Warszawie otwarto nowy gmach Filharmonii Narodowej. Piękne miejsce, w którym koncerty grały najlepsze orkiestry świata, największe gwiazdy muzyki klasycznej, jazzu i ja i nigdy nie spotkano tam funkcjonariusza Ormo. 21 lutego 1983 roku na ekrany kin wszedł film Karate po polsku w reżyserii Wojciecha Wójcika. Piosenkę do tego filmu śpiewał Andrzej Zaucha, a jej tekst napisał mój tata. To fragmencik państwu przytoczę, gdy emocji mgła opadnie, patrząc trzeźwo i dokładnie pytam siebie ku przestrodze. Przyjaźń to czy tylko nam po drodze? No to proszę się wokół siebie rozejrzeć. Miłego dnia, dziękuję. Dziękujemy bardzo, Filip Jaśler. A wie pan, gdzie było kręcone karatę po polsku? W Polsce. Bardzo dobra odpowiedź podał Augustowem. Naprawdę? Tak, piękne czy, miejsce. Czy grał pan może jakąś rolę niewielką? Nie, 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 nie. wie pan, tylko jeszcze sprawdziłem. Wysze trop bardzo mnie zainspirował. Imię męskie, staropolskie, złożone z dwóch członów. Wysze, wyższy, ceniony, ponad wszystko, stawiany ponad innymi. I trop, nękać, męczyć, dręczyć. Cudownie, mam wielu przyjaciół, chyba. Do usłyszenia.